Święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wyobrażam sobie teraz, gdyby jej mama gdzieś zabiła, gdyby jej ręki nie podała.
Dzieci się opierają na moim słowie. Staram się im mądrze doradzać. Wiem, że bez Boga, bez Twojego Syna nie osiągnęłabym tego, co mam. Kiedyś byłam osobą niewierzącą, kiedyś Cię przeklinałam, targałam różańc, bo Cię nienawidziłam, jak swojej mamy urodzonej nie, nienawidziłam. Dziś nie wyobrażam sobie, żebym telefonu do mamy nie wykonała, nie porozmawiała z mamą, może nie jestem częstym gościem, ale dzisiaj z radością tam jadę. Za to pragnę Tobie, Matko, podziękować, że potrafiłaś mi w najgorszym bagnie wyciągnąć do mnie rękę, nie obróciła się do mnie. Jak ja przez swoje picie odwróciłam się do moich dzieci. Zatraciły wszelakie uczucia, jedynie uczucie w nich było mściwość i nienawiść. Dziś nie będę pokoju. Niesie złość i zgodę. W każdej sytuacji życiowej nie jesteśmy sami. W każdej jest z nami Chrystus. Potrzeba wiary i uznania, że we wszystkich okolicznościach mojego życia mogę spotkać Boga. Jezu, daj nam wiarę i otwarte oczy, abyśmy potrafili dostrzegać Twoją obecność w najbardziej zaskakujących momentach naszego życia, również tych trudnych i chciałych. Dziękuję Ci za siłę w dźwiganiu codziennego krzyża. Czuję to, że Ty mi pomagasz. Dziękuję Ci. Szczęść Boże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.